To chyba tu się szło tak dość normalnie, nie? Czy to nie tutaj? Zardzewiała moneta, która będzie mi całkowicie zbyteczna. Jep, to tutaj, bo już słyszę ten waterfall. Ta tarcza blokuje tylko 90% obrażeń fizycznych, więc też nie jest jakaś super świetna, ale zobaczymy. I tak, co sobie mogę zrobić? No, hyc. I podnieść item. I mogę też nie robić tego błędu, który zrobiłem kiedyś. I skoczyć tutaj, ponieważ tu się spada. Tak, więc jak się po prostu zejdzie, no to... Sorry, mordo. Ach, głośna ta woda. Dobra, tego pana chcemy ominąć najszerszym łukiem, jakim mogę. Skąd ty się tu kurwa wziął? Przed chwilą cię tu nie było. Wiem, że to lamersko grać z tarczą, ale... Szczerze mówiąc, chuju to mam. Bo tej części Soulsów jeszcze nie wiem na dobrze i o ile w jedynce i trójce mogę sobie spokojnie poradzić bez tarczy, chociaż najlepiej mieć Grass Crest na plecach, o tyle tutaj wolę nie ryzykować, bo nie wiem na ile mogę sobie pozwolić i w jakiej sytuacji. Hełm pustego piechura, ej, show me. Hell yeah, let's go. Ej, to teraz może ten. Ała. To by wyglądało całkiem nieźle tym czerwonym setem. Pamiętam jak... O Jezu. Moje plecki, halo. No atakuj, głupia kurwo. O Jezu, dobra, jeszcze ty tutaj schodzisz, tak? Jeszcze mi się przypomina, że... Czy usiadłem przy tym ognisku? Usiadłem przy nim, prawda? Tak, 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 bo się wszystko odrodziło. Inna kwestia jest też taka, że... Regeneracja staminy jest dużo inna niż w innych Soulsach. 58%. Ej, o, i tak wygląda spoko. I tak wygląda spoko. Chciałbym sobie tak zrobić... Właśnie, zrobić taką postać, która będzie takim chuj tankiem, która nosi ciężkie zbroje, nosi ciężką tarczę i ma jedną taką jednoręczną broń, ale z takim pierdolnięciem, jakiś młot albo jakiś topór, coś ten gust bym chciał najbardziej, dobra. Tych panów pamiętam, że się podnoszą, jak tylko się do nich zacznie podchodzić, więc o, czekaj. Wytnijmy ich pojedynczo, dobra, padają na dwa strzały, więc mogę... Więc mogę spokojnie biegać sobie z tarczą. O, ten nie padł na dwa strzały. Ten już był jakiś lepszy już. Tak, i na górze jest frajer, który rzuca firebombami. Nienawidzę go. Alright. Okej, okay, powolutku, bo ja słyszę tu jakieś kroki, których wolałbym nie słyszeć. Dobra, ci też się jeszcze podniosą. O Jezus Maria. Ty też jeszcze staniesz, tak? Tak. Nice, 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 nice. I ty też staniesz, czy jesteś martwy? Nie. No bo to są chyba już wszyscy wyczyszczeni. I pamiętam, że jak oglądałem pierwszy raz dawno temu, jak jeszcze Wąziu grał w Soulsy dwójkę. Jeszcze zanim Scholar w ogóle wyszedł, kiedy ja nawet nie myślałem o tym, żeby zagrać Soulsy, to tutaj pod tym drzewem sobie siedział Biały Rycerz. Ten sam, który jest tam przy... Którzy teraz są przy Wieży Płomienia Hajde, czy jak to się tam nazywa to miejsce. Tu będę całkowicie pierdolić nazwy lokacji, bo ich nie znam, także... Mogą się zdarzać błędy przedmiotowe. Okej. Okay. Mieczyk już jest na połowie durability. To jest ciekawe, bo wcale dużo jakoś nie zrobiłem. Jest ten frajer, który rzucał kurwa ciągle bombami. O Jezu. Zróbmy sobie tu handa. Czy ty będziesz dalej rzucał? Alright. Coś dropniesz? Nie. Krótki miecz i dusza, dobra. I tak, ten spadek tutaj wydaje się niewysoki, ale on jest zabójczy. Testowane, sprawdzone, pamiętam to jeszcze, kurwa. Więc ja zrobię sobie cofkę malutką. I zamiast tego... Tu jest jeszcze taki itemek do zgarnięcia, który pamiętam. O, o właśnie tam. Więc robimy hopsa i jesteśmy. Dusza i noże do rzucania. Może się przydadzą, może nie. Okej, okay. Jako że mamy już tutaj wyczyszczone wszystko, to ja sobie po prostu przejdę dalej. Nie będę siadać przy ognisku, żeby nic nie odnowiło się przypadkiem. I możemy sobie na chillku przechodzić dalej. I tak. Siema. Jaki jest mój ciężki atak? Taki, a lekki? Ale nie dużo inny. Taki ciężki? Identyczny. Dobra, boję się po prostu, że tu będzie ciasno i na tą broń może być problem z atakami o ściany, ale na szczęście nie jest aż tak ciasno. Okej? Okay. Okej. Okay. It is good, it is good. Dość ważne jest to, żeby, tak mi się wydaje, żeby móc najlepiej zawsze trzymać broń w jednej ręce.
Bo bez tego może się okazać, że w pewnym momencie będziemy musieli na przykład użyć... O, oh, fuck. Na przykład użyć... chłodni. I nie będziemy mieli jak. Czy ktoś tu wpadł na mnie? Ty gnoju, co tu? Okej, okay, już. Do spania. No i właśnie, w drugiej części Soulsów przede wszystkim nie można bawić się ragdollami. To jest największy minus. O, dobra. Tu trzeba uważać, bo tutaj... Nie dość, że jest pan z mieczem, znaczy z tym. Nie dość, że jest właśnie pan, który chce mnie zajebać w ten sposób, to jest jeszcze pan, który rzuca fireballami. Ten fireball się właśnie do mnie odbił, znaczy firebomba. Okej. Okay. Stamtąd gościu napieprza łukiem. To też jest, ała, niemiłe. I w ogóle w tej części strzały lecą tak powoli, że to jest popierdolone. I też dziwne jest to, że zazwyczaj Estusy trzyma się jako taki główny heal, ważniejszy do leczenia, a ja zauważyłem, że jak wcześniej grałem w Soulsy 2, to że całkiem odwrotnie się w pewnym momencie zrobiło. Bo największym plusem pieniądzów życia jest to, że można ich używać w ruchu. Więc podczas walki z bossem możemy spokojnie sobie użyć tego i nie mieć problemu. A jednak, żeby Estusa użyć, trzeba się zatrzymać w miejscu. Okej, okay. I mamy pierwsze ognisko. Takie normalne, bym powiedział. I tak, ta pani sprzedaje bardzo ważną rzecz. O, mianowicie chodzi o klucz Lenigrasta, czyli klucz tego debila, który kurwa zrobił sobie dom w cudzym domu i się dziwi, że mu go zamknęli. A ręczny topór, pałka. To ma 135. Właśnie wiem, że też są dość ważne typy broni i typ damage'u, jaki broń robi. W tej części masz cholerę rzeczy leczących do wyboru. Esus nie jest najważniejszy. No właśnie, no właśnie. I to jest dziwne dla mnie. Że Esus jest taki duży heal, ale zazwyczaj gdzieś tam między jedną walką a drugą jak masz spokój. A samych tych klientów życia jest chyba 3 różne? Czy jakoś tak? Nie wiem, kusi mnie, żeby pałkę kupić, bo ma uderzenie. Zamiast tego, zamiast cięcia. A z tego co słyszałem, to armored przeciwnicy jednak są bardziej podatni na... Gdzie ty jesteś? Są bardziej podatni na ataki właśnie z uderzenia niż z cięcia. Zadaje po prostu normalny damage zamiast jakiegoś tam zmniejszonego. Nie wiem, no tu pamiętam, że jest ciemno jak w dupie, ale za którymiś drzwiami chyba ktoś na mnie czeka. Bodajże ty chyba wstaniesz. Okej, okay, o właśnie, rozjeżony klejnot życia. I tu chyba można sobie spaść na tą gałąź? Hell yeah. Dobra, ja się chyba... czekaj, aha, tak. Ja się chyba cofnę do Lenigrasta teraz, czy nie? Nie wiem. Bo chciałem powiedzieć, że mógł sobie już broń wzmocnić, ale na razie to za bardzo... Nie chciałbym tego miecza wzmocniać. Więc może jeszcze jednak pociśniemy z nim trochę. No... Halo, broń się, kurwa! Okej. Okay. No właśnie, tamta pani jeszcze sprzedaje właśnie, a propos klejnot życia, klejnoty życia. I wiem, że to jest mega dobra opcja. U niej się po prostu zaopatrzyć, zawsze mając resztki dusz, wydać wszystko na te, na klejnoty. Ale tu mogę wrócić, ale nie chcę. Ich, ja to przeskoczę. Szczerze mówiąc, nie wierzę w siebie, ale wyszło, dobra. Wow. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Słyszę kroki po lewej i trochę mi schizują, ale tam jest pewnie gościu za ścianą, ten co tam biliśmy go wcześniej, więc... To chyba nawet nie muszę schodzić. Będę później będzie mieć nieskończone klejnoty życia, główne źródło leczenia. No właśnie, właśnie, właśnie tak. Kurwa, coś mam na plecach. Skąd ty przyszedłeś? Upsi. Okej. Okay. Nóż do rzucania. O, jest ten frajer. Żółw ninja. I on jest chyba właśnie jako armored enemy z tego co... O, tu jest drugi, o fuck. Jako armorowany enemy, więc na niego bym... mi się przydała broń, która robi większy damage, taki... taki tagas. Ale nie chcę tamtego gościa pulować, który jestem dalej jeszcze. Więc chodź... O, ej, ej! Te noże do rzucania całkiem sporo damage dodają w tej grze. Halo. Jak? Obrażenie obuchowe, tak, tak właśnie, obuchowe. Tu się mogę wrócić. A, dobra, przypomniało mi się, ja tu chyba nawet w ogóle nie muszę iść, z tego co pamiętam. Bo tu chyba jedyne co jest, to jest ten potwór, który kurwa... Fuck this. Niech on sobie plunie. Nie, to drzwi są tutaj, szybko, kurwa. Okej. Okay. I tu jest chyba miecz ognisty. Tak, ognisty długi miecz. Ja mam na jego statystyki. 9 zręczności, czyli nie.
Okej, okay, ale ja sam chcę wyjść już. Dziękuję, do widzenia. Dobra. Ci kolesie są martwi. Jeszcze chcę zobaczyć, co jest tutaj, bo nie pamiętam. Okej, okay, okej. Okay. Tarcza piechura. Czy to jest lepsze niż to, co ja mam teraz? Chyba nie. No nie, nie. Zdecydowanie. Mam niby Morgenstern, ale to chyba musiałbym go dwuręcznie używać, żeby móc nim atakować w ogóle. Aha, tędy się nie wrócę, tak? Czyli muszę tamtą drabiną. Okej. Okay. To teraz się wrócę do miasta. I teraz sobie coś tam przejrzę, obejrzę. Co tam mamy? Muszę przejść przez tą dziurę, tak? I... Proszę mi dać przejść. Please. Okej, okay, nie bolało, nie bolało. Dobra. Teraz do Madziuli, poproszę. Może ten bliski miecz ulepszyć jest dobry, tylko potrzeba trochę zręczności. No właśnie też tak myślę, żeby na razie może jego, póki nie mam nic, co mnie ciekawi za bardzo, innego. I przyniosłem klucz, ej, ja go nie kupiłem? Czy ja nie kupiłem tego klucza w końcu od tej baby? No mam. Aha, muszę otworzyć, okej. Okay. Okej, okej. Okay. Zacznę na... 100% redukcji powinnyś mieć w tej lokacji, w sensie w lesie. Okej, mamy krótki łuk. Okej, on się może zabrać do pracy. Czyli przeładujemy sobie, żeby się zabrał do pracy. W lesie? Nie wiem, gdzie jest las. Jedyny las, jaki ja kojarzę, to jest tam, gdzie jest mgła. Ale tam chyba jeszcze nie dojdę. A czekaj, 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 dobra, czekaj, czekaj, stop. No skończ gadać. A ba. Nie tak? Tak, chciałem zobaczyć. 9 zręczności, a ja mam 8. Czyli potrzeba 1. No, pobudka. Berserk Seeklest. Czyli tak, cyk. Nie wiem, ile ja mam odłamków tenitu. 1? Czy więcej? 3. To zrobię plus 2 już broń, czy jeszcze nie? O Jezu. A właśnie, może on coś ma ciekawego. Buława. Ale czy ja chcę buławę? Może ja chcę buławę? Bo jest obuchowe, jest uderzenie. Las olbrzymów tam, gdzie teraz byłeś. Tam, gdzie Melentia. A, to gdzieś niżej może. Dobra, dobra, dobra. Kusi mnie, żeby tą buławę potestować. Czekaj, zanim zacznę to wzmacniać, ja chcę zobaczyć, jaki to ma w ogóle moveset. Czy mi się to w ogóle będzie podobało. To ma taki sam moveset jak Morgenstern. A Morgenstern mi się nie podobał nigdy. Nie, nie. To chyba jednak zostaniemy przy tym ognistym długim mieczu na razie. No nic, troszeczkę dusz zmarnowałem po prostu. Dobra. W takim razie, ja bym chciał adaptability trochę podciągnąć. Może tak zróbmy na razie. Nie wiem, czy to dobrze. Nie wiem, do ilu tam w ogóle punktów się robi adaptability. Ile tego dexterity trzeba mieć, że tak powiem, żeby to wyglądało jako tako, jak się roluje.